Wszystko zaczęło się w 1631 roku. Podczas przepraw przez Dunajec wezbrała się wielka fala, która przewróciła łódź. Wtedy to Zofia zawierzyła swoje nienarodzone dziecko Najświętszej Maryi Pannie. Bezgranicznie ufał Maryi, która była jego ukochaną matką. Janek, papka, w swym dzieciństwie miał problemy z nauką. Lecz pewnego popołudnia coś się zmieniło. Maryja od najmłodszych lat pomagała mu się rozwijać, także wyrósł na mądrego człowieka. Miał w sobie to coś, że szalały za nim kobiety. Ale on kochał inną. Wtedy to matka zrozumiała, że syn pójdzie inną drogą niż myślała. Zostawił rodzinę i przyjaciół i zaczął służyć Maryi. Zmęczony podróżą, ale szczęśliwy, że poszedł za głosem swojego powołania. Zapukał do furty domu nowicjackiego PR-ów w Podolińcu. W wyniku przeżyć opuścił zgromadzenie. Postanowił, iż stworzy nowy zakon. Wyruszył w podróż życia. W podróż do Rzymu. Nadszedł ten czas, gdy biskup Święcicki w 1673 roku zaaprobował wspólnotę zakonną. Wtedy to powstał pierwszy męski zakon pochodzenia polskiego. Błogosławiony ojciec Stanisław Papczyński będzie ogłoszony świętym.